Witam w drugiej części inboxa aerografu FA180X. Spowodowane jest to tym, że mój piękny, cudowny przyrząd do nagrywania może nagrywać tylko 8 minut. Więc jak gdyby w uzupełnieniu poprzedniej informacji, jedynym elementem, który tutaj jak gdyby mi się troszeczkę nie podoba, jest, może znowu wyłączę, jest ten element tutaj jakiś taki niedoniklowany i to jest jedynie to, że to jest tylko kosmetyczny, także jeszcze się dobrze przyjrzałem i powiem Wam, że jakość wykonania po porównaniu z innymi Chińczykami jest lepsza. Jest lepsza i co tutaj jeszcze dużo mówić. Sprzęt sprawia dobre wrażenie. Jest nasmarowany. Części nie mają jakichś takich dziwnych, nieprecyzyjnych elementów. Wszystko jest ładnie i cacy. I powiem Wam, że podoba mi się. Podoba mi się. O, tak to wygląda. Tutaj już Wam to pokazywałem, ale pokażę jeszcze raz, żebyście mogli się przejrzeć w 4K. Teraz nagrywam troszeczkę innym sprzętem i może faktycznie wrócę do poprzedniego sprzętu, jeśli chodzi o nagrywanie w 4K. O, tutaj jeszcze ewentualnie takie są jakieś tutaj niedoróbki troszeczkę. To jest blokada, która umożliwia określenie, jak daleko ma się wysunąć ta igła. I to jest tutaj. No i ładnie to dosyć wygląda wszystko. Dosyć precyzyjnie jest to wykonane. No poza tym, tak jak mówię tutaj, ale to podejrzewam, że tak po prostu z maszyny wyszło. Oni to już z tym nic nie robili. I tyle. Także mamy tutaj to wszystko rozebrane. Że nie będzie zarzutów, że nie pokazałem całego aerografu, jak jest cały rozłożony. Zresztą słuchajcie, no, większość aerografów wygląda podobnie. Tutaj jest różnica w tym, że mamy tą dyszę taką cudowną, fajną, nie do ukręcenia jest ta dysza podobno. Czy wiadomo, że modelarz wszystko potrafi, ale faktycznie ona wygląda na taką, której się nie da za bardzo popsuć. Ale z drugiej strony można ją popsuć w bardzo prosty sposób, dopychając igłę i teraz Wam chciałem też nawiązać. Tutaj jeszcze możemy zobaczyć dekielek, jak wygląda, czy to wygląda dosyć fajnie. Już mam troszeczkę tłuste łapki od tego smaru, który tu jest. Postaram się to teraz wszystko ładnie złożyć z powrotem. To także będziecie mieli też instrukcję, jak składamy airbrusha. Tu jest wszystko ok. Tutaj nie ma kierunku, w którą stronę, w tą czy w tą. To jest jednakowe wszystko. I powiem Wam, że tutaj ok, to weszło. Musimy uważać. To weszło. I teraz to musi wejść bodajże tak. Teraz to wchodzi tu. Ok. To, co powtarzałem już, macie zdjęcia na forum wrzucone, jak wygląda igła w powiększeniu. Wygląda ok. Nie jest to jakiś super, super, że nie ma żadnych zarysowań, ale bo są zarysowania, ale nie jest to, nie ma tragedii. Teraz montujemy zawór powietrza. Zawór powietrza montujemy. Dobra, i teraz Wam pokażę, jak zamontować prawidłowo igłę. Czemu prawidłowo? Okej. Brakuje tu mi jednego elementu, który już zgubiłem gdzieś. Zgubił się gdzieś. No nie, no ej. Dobra, nie, i nie zgubił się, jest tutaj. To jest to mocowanie. Nie wkładamy tego tak, tylko wkładamy tyłem.
Tu możemy to zrobić. W innych aerografach raczej nie możemy tego zrobić. Więc wkładamy, możemy przykręcić i wtedy, jak widzicie, igła się cofa. Dobra, teraz odkręcamy, żeby nie popsuć. Przesuwamy to maksymalnie, tak żeby ona praktycznie nie była widoczna. I teraz tak, tutaj wkładamy tą dyszę, której nie można, której, czyli trudno by było ją popsuć. Okay, ona wchodzi do środka. Zakręcamy. Najpierw zakręcamy. Ok. I teraz dopiero przesuwamy delikatnie, ale tak delikatnie tutaj widzicie, wychodzi tutaj to. Ok. Delikatnie, żeby wystawała ta igła. I teraz dokręcamy. Gdybyśmy mocno pchali tutaj, to ona nam rozepchnie tą dyszę. Teraz spróbuję Wam pokazać coś takiego jak współosiowość. Nie wiem, tutaj zbyt małe powiększenie mam chyba. Ale mniej więcej, jak sobie to powiększycie, mniej więcej jest w osi. Tralalala. Więc jest dobrze. Teraz montujemy tutaj tą osłonę, która nam zabezpieczy, gdyby nam spadł aerograf, to się nie rozwali. Mamy piękne wnętrze zbiorniczka, tak już powiedziałem, i nie nadmieniłem jeszcze w porównaniu, wymieniłem tylko amerykańskie, japońskie, nie powiedziałem o takich bardzo technicznie, bardzo dobrych aerografach niemieckich. O tym zapomniałem. Nie wiedzieć czemu. O, teraz skręcamy, czyli macie komplet. W zeszłym odcinku go rozkręciłem, a tu go skręciłem. Jest cały skręcony. Pokazałem Wam, jak zamontować bezpiecznie igłę. No, w zasadzie tyle. I teraz go zamykamy i wyląduje w szufladzie z następnym, znaczy z całą kolekcją innych airbrushy chińskiej produkcji. Nie, no dobra. Jeśli jesteście ciekawi, jak maluję, to poprosiłbym o łapkę w górę, tak? Jeżeli mam coś jeszcze tutaj na nim przetestować, nie wiem, cokolwiek, to też w komentarzach poproszę o informacje na ten temat. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten model. Mam jeszcze coś takiego. To jest podobno taki doktor do owiewek różnego typu elementów przezroczystych. I w najbliższych odcinkach postaram się przetestować go dla Was. Będę musiał poszukać jakiegoś samolotu. Chociaż coś znajdę z taką kiepską owiewką. Dobra, słuchajcie, jak się podobało, to prosiłbym łapkę w górę. Jeżeli mam go przetestować, też poproszę o łapkę w górę. Jak się nie podobało, no to też było łapka w dół wtedy, no. Przecież na tym to polega. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie. Miałem dzisiaj w planie jeszcze troszeczkę pobudować pantery, ale niestety nie wyszło. Ale myślę, że jutro coś będę malował. Jak będzie wystarczająco dużo łapek w górę, to wezmę ten airbrush i ruszę z nim na panterę. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku.